poniedziałek wraz z radnym Zbigniewem Karnasiem odwiedziliśmy dwa sołectwa w gminie Odmuchów. Pierwsze sołectwo to była Łąka. Tam spotkaliśmy się z mieszkańcami, którzy mieli taką gorącą prośbę, żeby w trybie pilnym podjąć działania i wybudować im część chodnika. Tu mówimy o chodniku od skrzyżowania, w którym jest wjazd do sołectwa Łąka. Tutaj wzdłuż kościoła, aż do następnego skrzyżowania. Obecnie zleciłem pracownikom naszego Wydziału Drogownictwa, żeby opracowali taki wstępny kosztorys i będziemy rozważać możliwość wykonania takiej inwestycji. Drugie spotkanie odbyło się w miejscowości Jodłów. Tam też mieszkańcy bardzo prosili o to, żeby rozważyć możliwość dobudowania chodnika, ponieważ inwestycja w budowę chodnika tam już została zrealizowana parę lat temu, ale zabrakło takiego kawałka. To są właśnie te rzeczy takie, że niektóre inwestycje w sołectwach były, ale nie są wszystkie dokończone w 100%. I tam brakuje około 30 metrów chodnika. Mieszkańcy twierdzą, że to by właśnie poprawiło warunki życia, ponieważ na tym odcinku drogi jest straszne zwężenie i gdy mieszkańcy chodzą i przemieszczają się pojazdy, stwarza to bardzo duże zagrożenie, więc też analizujemy możliwość, żeby dokończyć tamtą inwestycję.